Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością, pójdziemy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem. I spraw, abyśmy idąc radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieku. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie ośle uwiązane i źrebie z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka. Powiedzcie córze syjoński, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili ośle i źrebie, położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścinali na drodze. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano, kto to jest. A tłumy odpowiadały: to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, naśladując rzesze, które uroczyście witały Pana Jezusa, pójdziemy w pokoju. Najpierw idzie krzyż, służba liturgiczna, a za służbą liturgiczną wszyscy zgromadzeni z palmami czy bez palm. Pomój nam, Chryste, zawsze i wszędzie, o nasze bycie, o Chrystus królem, Chrystus
królem, Chrystus, Chrystus władcą nam. Chwała bądź Bogu w Trójcy, jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak od początku była, tak i nie. I na wiek wieków niechaj zawsze słynie. Chwała Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i Król w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym. Zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi szydząc powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jeśli jest Królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu, niech Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tylu wiernych dzisiaj przyszło. Dzieci, kto z małych dzieci stoi, albo ten, to tu możecie sobie siąść teraz na kazanie dzieci małe. Jakby ktoś chciał sobie siąść, niewygodnie rodzicom, to tu na schodach zapraszam. Tu bliżej Pana Jezusa będzie cieplej. Zobaczcie, że tu cieplej. Będzie sobie kto tam ciasto komuś, albo to pozbyć się syna, córki, może sobie tu siąść spokojnie. Moi drodzy, przyjechałem z Ukrainy. Tam pracuję 1200 kilometrów. 1200 kilometrów od Was. Ale u nas jest cieplej. Dziewczyny, o tu widzę z przodu, by musiały iść na solarium, a tam się już można opalić, byście nie były takie blade jak teraz są kobiety tam. Nie trzeba chodzić na solarium, bo już słońce pięknie świeci. Można się tam już opalić. 1200 kilometrów, ale pochodzę tutaj z niedaleka. Znacie taką miejscowość jak Iwkowa? No to z Iwkowej pochodzę, niedaleko. Można powiedzieć po sąsiedzku. Tam pojechałem w 2005 roku, idzie już prawie niedługo, skończę szósty rok, jak tam pracuję na parafii. I moi drodzy, kiedy tam pojechałem do pracy na Ukrainę, ksiądz biskup wezwał mnie do siebie, do Odessy, to jest nad morzem. Jest to duże miasto, prawie 2 miliony ludzi. Tam ma siedzibę ksiądz biskup z naszej diecezji odesko-symferopolskiej, która wielkością jest jak pół Polski, czyli bardzo duża diecezja. No i jak nasza diecezja w tym roku ma 225. rocznicę swojego istnienia, to diecezja odesko-symferopolska, bo tak się nazywa ta diecezja, gdzie pracuje, ma dopiero 9 lat. Czyli jest bardzo młodą diecezją. Wszystko można powiedzieć, że od początku tam pracę zaczynał ksiądz biskup i kapłani, którzy tam pracują przy otwieraniu, zakładaniu parafii. Gdy pojechałem do księdza biskupa, on mówi: gdzie ty pójdziesz na tą parafię? Ja mówię: gdzie ksiądz biskup mnie pośle? A ja mówię tak: no to gdzie mam iść? A on rozłożył mapę taką dużą i pokazuje: tu jest wolne, możesz jechać, tu nie ma księdza, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma księdza. Wybierz sobie, gdzie chcesz parafię. Tak samo wezwali księdza proboszcza tu w Tarnowie, ksiądz proboszcz wybrał Rzegocinę. Prawda? A ja tam sobie wybrałem Bałtę. To ksiądz biskup mówi: no to jedź do tej Bałty. Kapłanów potrzeba na Ukrainie, bo są jeszcze parafie, gdzie nie ma księży. No bardzo ładnie, super, wracajcie na miejsce, odważni jesteście. Cieszę się bardzo. Czyli Kościół ma przyszłość, szczególnie dzięki waszej parafii, powołania rosną. A dziewczynki, ręce do góry, kto będzie się z tą zakonną? Szybko. No są tu, widzicie, są. To wielkie, no super. No, siostry te są potrzebne zakonne do pracy. U mnie w parafii pracują, zajmują się dziećmi biednymi, ubogimi z ulicy. Moi drodzy, najważniejsze, co bym chciał teraz powiedzieć, pytanie do każdego z Was. Rozpoczynamy rekolekcję. Dobrze, że dzisiaj tak licznie, żeście przyszli. Zmobilizowała Was do tego też Niedziela Palmowa. Bardzo ładnie. Zmobilizowała Was praca duszpasterska Waszych kapłanów, księdza proboszcza, wikariuszy. Wszystko ma wpływ na Waszą tutaj obecność. To jest wszystko. Wpływ też praca kapłanów, udzielanie sakramentu, życie, żywa wiara w parafii, to ma wpływ. Jesteście dzisiaj bardzo ładni. Palmy, które macie w rękach,
co one oznaczają, kto mi powie, tam idę może gdzie indziej. Może mama z tatą, który wie jedność z rodziców, co oznaczają, albo no kto powie z dzieci, co oznaczają, ręka do góry, kto mi powie, co oznaczają palmy, szybciutko, no kto mi powie, ręka do góry. Już idę do ciebie, już wszyscy słyszeli. Kto tam krzyczy? Kto tam krzyczy? Tam, kto tam? No, a i czekaj, przejdę dalej. Tak, już idę do ciebie, suchy są. Już idę. Proszę zrobić miejsce, dziękuję bardzo. Ten wszystkich powiedz, co to oznacza, że palmy są. Jak witali Pana Jezusa, to go obrzucali palmami. No, prawie że. Dobrze, proszę wiedzieć. Obrzucali go nie tyle palmami, co mu kładli palmy pod nogi, żeby uczcić jego wjazd do Jerozolimy. Bardzo ładnie. Pana Jezusa witali poprzez rzucanie palm pod nogi. Spowiedź z okazji Ćwiczenia Wielkanocnych i spowiedź preferencyjna będzie wielki wtorek od godziny 14 do 18.30 z przerwami na drzwiach kościoła są wypisane te godziny, kiedy będzie przerwa w spowiedzi. Natomiast bardzo proszę starszych, aby nie przychodzili do południa na spowiedź, dlatego że to bardzo burzy porządek, mianowicie autobus musi młodzież odwieźć i dzieci przywieźć. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.